Halo, halo, tutaj Heinzel Studio, Czarna Wołga już była, teraz odpowiem wam na pytania, którymi chcecie rozsadzić serwery, moi drodzy widzowie. Dziękuję, że jesteście i oglądacie moje filmy. Na początku informacja. W opisie pod filmikiem zamieszczę listę pytań z czasem, w którym odpowiadam na nie. Oraz uwaga, drugie ogłoszenie, nie współpracuję już z Januszek.pl. Zapraszam na mój nowy sklep, Heinzel Lade, na kapselu. Są na nim moje autorskie wzory z mojego serialu w niższej cenie. Tak, opuściłem cenę, teraz będę kosztować około 39 zł. Jak ktoś chce, to zapraszam, może sobie obejrzeć koszuleczki do kupienia na Heinzelladę. No i niespodzianka. Na końcu mojego vloga ogłoszony jest konkurs. Czyli jak ktoś nie chce słuchać mojego gadania, to może sobie je przewinąć śmiało i zobaczyć konkursik do wygrania fajne rzeczy. Ruszamy z pierwszym pytaniem. Czy pokażesz twarz? Czy pokażę twarz? No, chciałbym to nawiązać do na przykład Ferdynanda Kiepskiego albo do Hansa Klossa. Jest to oczywiście Andrzej Grabowski i Stanisław Mikulski, ale no nikt ich nie zna pod ich prawdziwymi nazwiskami. No, są oczywiście ludzie, którzy ich znają, ale większość ludzi no kojarzy ich z Ferdynandem Kiepskim i Hansem Klossem. I o co mi tu chodzi? Nie chcę pokazywać swojej mordy i swojego ryja, żeby potem ludzie na mnie wołali Janusz. Zostawmy Janusza, niech będzie Januszem. Ja pozostanę sobą. I tu nie mówi teraz sąsiad, tylko ja, Maciek Heinzel. No i to tyle, jeśli chodzi o moją twarz. Mój ryj można oglądać na kanale we wcześniejszych odcinkach Chłopi i Baroni. Jak byłem mniejszy, można sobie zobaczyć na Facebooku, jak ktoś bardzo chce. No, także nie jestem jakąś osobą, która się ukrywa jak jakiś faraon pod maską. Jestem dostępny na twarzoksiążce. Następne pytanie. Ile masz lat? Co studiujesz? Czy jak to tam się pisze? Mechanika i budowa maszyn, Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny. Mam 22 lata i pół. Jakby ktoś chciał mi wysłać prezent, to w styczniu mam urodziny. Cebulactwo. Dobra, następne pytanie, jedziemy. Co sądzisz o Izraelu? Jaki masz stosunek do nich? W sumie to może lepiej udzielę głos panu Januszowi. Panie Januszu, zapraszam, to proszę usiąść, bo mnie proszę powiedzieć, co pan sądzi o tym tutaj do mikrofonu. O, proszę. Kurwa, Żydki jedne, tylko pieniądze biorą. Te z banków to handlują, oszukują mnie, dobre ludzie to są. A te, nie zaczynaj znowu. No dobrze, dziękuję Piotr, dziękuję Janusz. Już powiedzieliście swoje, dobra. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Czy szukasz montażysty? No właśnie... Nie szukam montażysty. Sam jestem sobie sterem, żaglem i okrętem. Ciężko mi było się z kimś dogadać. Mam swoją wizję na moją twórczość, ale jak macie jakieś pomysły co do odcinków, to piszcie śmiało. Często się z nich inspiruję. Lubię, jak ktoś coś napisze fajnego, biorę sobie element z tego jego pomysłu, a potem to jakoś fajnie miksuję i układam w głowie, kiedy zasypiam przed snem i... No, rodzą się te różne wytwory, które można oglądać na moim kanale. Czy będą odcinki Komandora? Komandor Resistor! Impedancja w opór! Już wkrótce po przygodach zielonej Halinki. Będą odcinki Komandora Resistora. Wejdą te odcinki z buta w drzwi YouTube'a. To ma być świetna seria, pełna absurdu, jeszcze więcej niż w nosaczach. No i humoru. Ale nie chcę zdradzać więcej szczegółów. Zobaczycie w swoim czasie Komandora Rezystora. Komandor Rezystor? Tak, Komandor Rezystor. Co my tu mamy dalej? Heinzel Studio, skąd jesteś? No z internetu, najprościej rzecz ujmując.
Ale tak na serio pochodzę spod Łodzi, ale na co dzień przebywam w Łodzi, bo tam właśnie studiuję. Sam nagrywasz. Tak. Wszystko robię sam. Rysunki, scenariusz, dialog, dubbing. Z wyjątkiem Jessiki. Jessica to jest taka tajemnicza postać z mojego życia prywatnego, o której tu się nie zamierzam wypowiadać. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. No, mówię teraz z głosem sąsiada, bo to jest mój naturalny głos. Nie wiem, czy to był mądry wybór, ale tak padło. Z kolei Janusz mówi: kurwa, takim głosem, że po prostu idzie mnie rozsadzić od tego gadania, kurwa. Polonezy wyzywają, dziady jedne. FSO to jest potinga, kurwa, ta. Czy jak Grażyna? Janusz, uspokój się! Pitolisz tylko i pitolisz! No to głowiasz, głowasz boli! Albo Piotr. Tate, pomożesz mi z pracą domową? Czy jak szwagier, to to jest taki mój trochę bardziej naturalny głos, ale jest ucharakteryzowany takim taką niepewnością, taką. Ale Janusz, myślisz, że ten Poldek to będzie taki dobry dla mnie? Czy to może tak nie bardzo do mnie będzie pasować? Albo, no tak jak ostatnio było w odcinku z Czarną Wołgą, co on tam ten szwagier mówił? Już nie pamiętam. No, w każdym razie tak to wygląda. Mózg patrzy na obraz, interpretuje go z postacią i w ten sposób, ubarwiając lekko głos, osoba, która ogląda mój film, no, utożsamia taki zabarwiony głos z tą osobą. No i tak właśnie się bawię tym wszystkim i tak to wygląda. Następne pytanie. Jaka to muzyka w tle? Jeśli chodzi o muzykę, to zazwyczaj wszystko jest w opisie filmu, chyba że o czymś zapomnę. Tak samo jak mój Facebook, na którego serdecznie zapraszam, oraz jak chcecie być na bieżąco, to również na Instagramie dodaję tam spoko rzeczy. No spoko rzeczy. No to ogólnie jak czasami robię odcinek, to wrzucam to wszystko, jak to wygląda produkcja i cały proces tworzenia odcinka. Link w opisie filmu. Zamieszczam tam też w opisie teraz listę użytej muzyki. W ogóle we wszystkich moich produkcjach. Jak chcecie sobie zobaczyć co, gdzie i występowało, to zapraszam. O, aż mnie zaschło w gardle od tego pietolenia. Wystarczy, że ma rudy łeb. To mnie zaciekawiło bardzo. Ja byłem na tak, niech oni ci wytłumaczą. Bo jestem rudy? Nie, nie wiedzieliśmy o tym. Nie wiedzieliśmy. Rudy się nie dostał! W tym filmiku, jak jeździłem Poldkiem, to tak właśnie światło padało i dużo osób twierdziło, że jestem rudy. Uwaga, dramatyczna cisza. Nie jestem rudy. Następne. Jako jeden z pierwszych widzów podasz program, w jakim tworzysz nosaczy polskości. No to Paint, Gimp, Movie Maker. Nie, no dobra, bez jaj. To jest tajemnica zawodowa. Używam takiego programiku fajnego, o którym nie chcę mówić, bo co? Jakieś tajemnice muszą być. Co, wszystko byście chcieli wiedzieć? Nie ma tak, no. Trudno. Ciekawe, skąd miał pieniążki na tego poloneza? Pewnie spodziewaliście się, że ukradłem, ale no nie. Poldka zawdzięczam takiemu jednemu ziomkowi, który nazywa się Damian Pawłowski, mój szwagier, dobry, z którym szukaliśmy go po całej Polsce, tego Poldka. Kupiony właściwie za bezcen, za całe 1800 cebulionów. Kupiłem go jakieś 2 lata temu. Od młodego mechanika spod Częstochowy, należącego do częstochowskiego ruchu klasyków. W sumie Poldek, ten wąski karo, nie jest klasykiem. To jest bardziej young timer. No chodzi jak marzenie, wiadomo. To jest polonez, a nie jakieś gówno. To jest polonez, a nie jakieś gówno. Tak gościa Pawłowski zakołował, że nie wiedział, gdzie ma przód, a gdzie tył. Jeżdżę nim na co dzień, ma LPG i na benzynie też ładnie chodzi. Gaźnikowiec. Jest to wąskie karo z 92 roku, tak jak mówiłem. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Damian to ceniony fachowiec w Radomsku. Jakby ktoś chciał kupić części do Merca, to...
chciał kupić części do Merca, to w opisie filmu jest kontakt do mojego szwagra. Polecam, super partia towaru. Super partia, k***o! Super partia! Pieniądz. Czy masz zamiar zawodowo nagrywać animacje poza Paintem? Na razie traktuję to hobbystycznie, nie wiem co przyniesie przyszłość. Zobaczymy. Czy w nosaczach zobaczymy kiedykolwiek testowi Rona? Mam nadzieję, że nie. Chyba, że jakiś głupi pomysł przyjdzie mi do głowy. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Czemu intro trwa 10 sekund? No bo piosenka jest taka fajna i rozpoznawalna. No to żal ją przerywać. Podoba mi się po prostu i tyle. Ma tyle trwać, to jest mój kanał i tak chcę, żeby było. Zrób 10-minutowy. Okej, już. Czy zrobisz grę o nosaczach polskości i czy zrobicie model Poltka Janusza z nosaczy? Tak, będzie gra na Androida, ale mam tyle planów, a tak mało czasu. Staram się ze wszystkim jak mogę. Na razie jest sklep Play. Na sklepie Play jest fanowska produkcja widza, Cebuliada. Jak ktoś chce, to może zajrzeć i zagrać. A jeśli chodzi o model, no to byłaby spora inwestycja. Pewnie byłoby mało chętnych, także raczej nie spodziewam się czegoś takiego. Chociaż może, nie wiadomo co to będzie w przyszłości. Jesteś niemieckiego pochodzenia, bo Heinzel brzmi prawie jak po niemiecku. Tak, jestem niemieckiego pochodzenia. Moja rodzina jest dość słynna w Łodzi, można wygooglować Juliusza Heinzla, poczekać jak kogoś to interesuje, a jak kogoś to nie interesuje, to nie interesuje. Mam pochodzenie niemieckie, moje nazwisko czyta się Heinzel, Heinzel Studio, ale z Niemcami mam tyle wspólnego, co tylko właśnie nazwisko. Nie wyrzekam się pochodzenia, ale przynależność i miłość do ojczyzny czuję tylko kurwa polską. Tak, jak mój polonez. Mam pytanie, czy będą worki sprzedaży, bo bym się na taki woreczek skusił. Sąsiad by zazdrościł. Zastanowię się, zobaczę. Sklep w trakcie moderacji. No i tu jeszcze tak często dodam... Już nie chciało mi się tego wklejać, bo tego jakbym zaczął wklejać, to bym to wklejał, zestarzał się, wyrosłaby mi siwa broda i nigdy bym tego odcinka nie dodał. Często pytacie, kiedy nowy odcinek? Każdy film wymaga dużo pracy i staram się dodawać filmy regularnie, ale jak się robi wszystko samemu, to trochę to schodzi. Muszę kupić sobie kiedyś jakiś lepszy mikrofon, jakiś dobry program i laptopa i z mocniejszą kartą graficzną. To wszystko będzie szybciej, proces robienia filmiku będzie trwał o wiele krócej. No, ale na razie robię najszybciej jak potrafię. Tak jak mówiłem, stawiam na jakość filmów, a nie na ich ilość, bo zapchać kitem kanał to żadna sztuka, więc... No co, jest jak jest. No i to jest właśnie 20 odpowiedzi na 20 najciekawszych pytań, jakie były pod ostatnim moim vlogiem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, kłaniam się nisko, wpadajcie na Instagrama i na Facebooka. Jak chce ta, to subskrybuj ta mój kanał, jak nie chce ta, to nie subskrybuj ta. Wbijajcie na Facebooka, są tam konkursy, zabawne, fajne sprawy i fajerwerki. Link w opisie. A właśnie, propos konkursu. To cebulacki konkursik dla was przygotowałem. Główną nagrodą jest koszulka z mojego sklepu. heinzelade.kapsel.pl. Drugie i trzecie miejsce wygrywa naklejkę, albo nawet kilka naklejek. Zasady konkursu są następujące. Trzeba wejść na mojego Facebooka, udostępnić najnowszy post z konkursem i napisać w komentarzu, jak uratować Poltka przed zimą. Najbardziej kreatywne komentarze zostaną nagrodzone. No to tyle z mojej strony. Trzymajcie się chłopaki i dziewczyny. Ściskam was swoją cebulacką mocą. Cześć!